Wszystko delikatnie, jak z ukochaną kobietą. We've got it. We got it. Dzisiaj coś ekstra. Tajny składnik, tajna receptura. Zrobimy sobie domowe Quest Bary. Jeśli wiecie, co to są Quest Bary, to zajebiście. Quest Bary są to batony proteinowe, które, w których większość węglowodanów zawartych to błonnik. No, uzyskali to dzięki pewnemu magicznemu składnikowi, który ja mam. Ja mam. I tak naprawdę stworzenie tego batona, gdy już mamy ten składnik, który wam zaraz zademonstruję, pokażę. To już, nie wiem, pójście do kosza wyrzucić śmieci jest trudniejszym zadaniem. Tak naprawdę potem to już jest tylko wymieszanie składników, lekkie podgrzanie, lodowa, czekanie, krótsze, dłuższe, w zależności, tak jak znowu, od cierpliwości. Dodamy sobie do tego trochę piernika, bo lubimy pierniki, bo pierniki mają mało fatu w sumie też. To troszkę nam pomoże. No i ten baton będzie miał dosłownie 313 kalorii. Wiadomo, nie będziemy tam tego liczyć co do kalorii. Z czego praktycznie wyrównany stosunek węgli do białka, bo po 26-27. 5 gram tłuszczy, także idealny znowu zamiennik posiłku. Fajny, kieszonkowy. To jest nasz magiczny składnik. VitaFiber, czyli błonnik, który jednocześnie jest słodzikiem. Praktycznie 70% tego produktu to błonnik. Jego właśnie wykorzystamy do produkcji naszych superbatoników. Bierzemy go 50 gram. Potem mamy odżywkę. Smak dowolny, tak jaki lubicie, taki sobie wrzućcie. Zwykła serwatka, zwykły koncentrat serwatki. Pierniczek. Troszkę go zaraz zniszczymy, żeby ten baton nie miał go w środku ani z jednej albo z drugiej strony, tylko żeby się on trochę rozlał. No i tyle, tak? Zaczynamy. Dobra, no to odkręcamy nasz magiczny składnik. No i lejemy 50 gram. Czemu ja tego nie nalałem od razu do garnka, to nie wiem. No ale dobra, będziemy sobie to przeskładać. To damy trochę więcej, bo pewnie i tak trochę osiądzie na ściankach. No i jak mamy, to przelewamy do naczynia, znaczy do garnka i podgrzewamy. To przez jakąś, nie wiem, do minuty, żeby trochę złapało wilgoci, żeby zmieniło konsystencję. No i zaraz się widzimy. Zlewamy to wszystko. O, widzimy błonnik. Jeszcze nigdy błonnik nie wyglądał tak ładnie. Zawsze widziałem w jakimś proszku albo w jakimś warzywie. A tutaj piękny, klarowny, proszę bardzo. Znowu do korytka. Wszystko. Widzimy, konsystencja jest taka po prostu płynna, tak? Płynna, półpłynna. No i teraz wrzucamy sobie odżyweczkę do tego. Hop. Mieszamy. Dorzucamy piernika. Możecie go sobie wcześniej pokroić, żeby potem paluchami nie musieć tego robić. I mieszamy, nie? Już wygląda ładnie. Pachnie też ładnie. Nasz selfie stick. Znowu pomocny. Papier. Pamiętajcie. Dobry gracz zawsze w domu musi mieć trochę papieru. Różnego rodzaju. Pachnie nieziemsko. O. No i formujemy to wszystko, żeby przypominało baton. I jedziemy z tym cudem na godzinę do lodów. No i co? No i próbujemy, jak smakowało się. Petarda. Wszystkie makrosy podamy gdzieś tutaj z boku. Także każdy będzie sobie mógł to
wpisać w swoje dzienne zapotrzebowanie. Pozdrawiam.